14 września w Bibliotece Raczyńskich odbyła się inauguracja cyklu spotkań Wielkie Inspiracje Literackie. Gościem specjalnym pierwszego spotkania pod tytułem Motyw Odyseusza jako symbol drogi człowieka przez życie był wybitny polski aktor Andrzej Seweryn. Udało nam się porozmawiać z panem Sewerynem przed teatrem Scena na Piętrze podczas inauguracji kolejnego sezonu teatralnego. Pan bardzo znanym aktorem, jednym z największych polskich aktorów. Jak to się stało w ogóle, że został pan aktorem, że poszedł pan w ten trudny fach? Wie pan, ja należałem do kręgu walterowskiego Jacka Kuronia. To było takie harcerstwo czerwone, komunistyczne bardzo, utopijne. I nauczono mnie, i to zostało dla mnie prawdą do dzisiaj, że warto zmieniać świat. I w pewnym momencie, kiedy zbliżała się matura, kiedy zbliżały się decyzje, które trzeba było podjąć na całe życie, wybrałem ten zawód, wybrałem ryzyko zdawania do szkoły teatralnej po to, żeby spełniać ten zawód i żeby zmienić się. Proszę, zapraszam. Pomóc mojej ojczyźnie, żeby pomóc moim bliskim, żeby pomóc społeczeństwu. To była taka utopistyczna, utopijna myśl, takie marzenie, marzenie młodzieńca, ale do tego się przyznaję. Później życie pokazało, że może się obejść beze mnie, bez mojej sztuki. No a teraz wydaje mi się, że jednak moja praca, praca kolegów, koleżanek, nie tylko w teatrze, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. Przydaje się jednak ludziom i jednak trochę ich zmienia. A jak to, że przez tak wiele lat mieszkał pan we Francji, jak to wpłynęło na pana, na pana twórczość? Ja myślę, że dobrze wpłynęło, aczkolwiek nie ja jestem sędzią mojej pracy. To państwo, to widzowie. Ja mogę mówić coś o moim życiu, o tym, jak widzę świat. Natomiast jeśli chodzi o, krótko mówiąc, czy jestem lepszym aktorem po 33-letniej nieobecności w kraju, tego nie wiem, to trudno mi powiedzieć. Natomiast pracując w innych językach, pracując w innych systemach, pracując z ludźmi o innym wychowaniu, o innej tradycji, wydaje mi się, że człowiek się wzbogaca. A jak to jest być trzecim w historii obcokrajowcem, który dostał się do Comédie Française? Wie pan, no to jest po prostu pewien obowiązek wobec Francji, wobec języka francuskiego, wobec teatru francuskiego, wobec historii teatru francuskiego. Mam nadzieję, że ten obowiązek wypełniłem, że te zadania, które stawały przede mną, zostały przeze mnie dobrze wykonane. Jestem w tej chwili societariuszem honorowym, czyli mam prawo grania w Comédie Française, jeśli do tego mogłoby dojść, jeśli ktoś mi zaproponował tę pracę. A bycie, tak jak pan mówi, trzecim cudzoziemcem w historii dwudziestowiecznej historii teatru Comédie Française, to również wdzięczność. Wdzięczność za to, co mi dała Francja, wdzięczność za to, co mi dała Comédie Française, przyjaciele stamtąd, koledzy, koleżanki, dyrektorzy, reżyserzy, z którymi pracowałem, no i teksty, które fantastyczne miałem szczęście tam realizować. Pracował pan z największymi reżyserami nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Z którym z tych reżyserów pracowało się panu najlepiej? Z którą współpracę najlepiej pan wspomina? Nie ma takiego nazwiska. Pracowałem równie dobrze z Eduardo Kozarińskim, takim Żydem argentyńskim, jak i z Andrzejem Wajdą, z Patrice Chéreau, nieżyjącym już niestety, jak i nie wiem, ze Stevenem Spielbergiem, z Jacques Lassalem, jak i z Peterem Brookiem. Nie ma takiego. Ma pan jakieś rady dla młodych ludzi, którzy chcieliby zostać aktorami? Którzy chcieliby... Tak, oczywiście, żeby nie stawali się aktorami. Bo dlaczego? Bo to jest zbyt ciężka robota. Warto wspomnieć, iż pan Andrzej Seweryn zdobył najwyższe uznanie w ogłoszonym na 35-lecie sceny plebiscycie 3 razy naj.